Cześć. Cześć, cześć. Dzisiaj jedziemy na Hel. Na morze polskie. Tak, mamy już wiosnę, więc mamy nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Ale słuchajcie, jeszcze chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim subskrybentom, którzy subskrybują nasz kanał. Jest nam bardzo miło. Dziękujemy też wszystkim, którzy zostawiają lajki, którzy piszą komentarze. Więc naprawdę, czekajcie, bo ktoś chyba będzie, czy nie? Nie, nikt nie wchodzi, więc naprawdę jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Jest po prostu nam najzwyczajniej w świecie. Bardzo miło. Tak, tak. Sądziliśmy, tak, że będziemy mieć aż tylu subskrybentów w tak krótkim czasie i tak dużo takich pozytywnych komentarzy, emocji. Z Waszej strony dziękujemy za wszystko. Tak, naprawdę. A te osoby, które nowe się pojawiły na naszym kanale, to też zapraszamy do subskrypcji oczywiście. I mam nadzieję, że Wam się dzisiaj będzie podobało. Drogę. Do zobaczenia. Właśnie wjechaliśmy na Hel, na półwysep dopiero, ale Marek zjadł hot doga, słuchajcie. Z czym zjadłeś? Nie bierzcie sobie hot doga z sosem Karolina. Ja lubię bardzo ostre rzeczy, ale no. Było bardzo ostro. Słuchajcie, po prawej stronie, czyli z tamtą stronę naszą jest Władysławowo, tam daleko, daleko, daleko. No a my już wjeżdżamy na półwysep Helski. Zaraz Wam pokażemy jeszcze z tej strony, już za Tukę Kucką. Tam w oddali widać Kuck i Marka, który radzi sobie dobrze po takim pikantnym jedzonku. Jest ciężko. No i jedziemy dalej. Samo i widzicie, Hel jest w obrębie Kaszub i bardzo często nazwy miejscowości, ulic są w dwóch językach, w polskim i kaszubskim. Teraz jedziemy przez Chałupy, miejsce, które jest bardzo popularne wśród kitesurferów, surferów. Bardzo dużo osób też przyjeżdża do przyczep kempingowych w Chałupach, więc o, tak mniej więcej wyglądają. Oczywiście te szkółki surfingowe są bardziej zlokalizowane nad samym brzegiem tutaj tej Zatoki Puckiej, którą mamy po prawej stronie, a Bałtyk będzie tam za lasem po lewej stronie teraz. Jeszcze jest bardzo popularny wśród naturystów. Jak sami widzicie, przez Hel prowadzą ścieżki rowerowe. Można przez do samego Helu, do samego Cypla dojechać na rowerze. Tutaj mamy oczywiście szlak historii militarnej, zapory przeciwpancerne z 1945 roku. A to jest strona Zatoki Puckiej, czyli to nie jest jeszcze pełne morze, to jest od tej drugiej strony. Natomiast tam w tym lasku, między drzewami są tory kolejowe, no i tam właśnie jest kolejka, którą można dojechać aż do samego Helu. Wjeżdżamy do Kuźnicy, jesteśmy już w Kuźnicy, pokażemy Wam bardzo piękną plażę. W Kuźnicy jest tak, że żeby przejść, dojść na plażę, trzeba przejść przez tory kolejowe, kolejki, która właśnie jedzie aż ze stałego lądu, jeżeli tak można powiedzieć, aż na Hel. Chodzimy na naszą ulubioną plażyczkę.
Oto tory kolejowe. Historia kolei tutaj na Helu sięga nawet do początków XX wieku. Był nie tylko wykorzystywany przez zwykłych cywilów, ale też w jakimś tam czasie miał też wykorzystanie militarne. Przejeżdżamy przez Juratę, piękne miejsce. Ma tutaj swoją siedzibę taką letnią prezydent Polski, prawda Marek? Tak jest, tutaj po prawej stronie zaraz będziemy mijać pewnie, już dobrze pamiętam. Bramę? Tak, będzie wjazdowa brama. W ten las chyba się zatrzyma, jeżeli dobrze pamiętam, a może jeszcze dalej? No i jesteśmy na Helu już. Dotarliśmy. Tak, jesteśmy na samym końcu Polski, albo na jej początku. I oczywiście parkingi są, jest sporo parkingów, tak, prawda? Tak, tak, tak. Więc są takie, że można zapłacić 15 zł, mówimy po sezonie, na cały dzień i sobie stać. No i zobaczcie, jaki piękny za nami port. Zaraz coś Wam więcej jeszcze pokażemy. Tak, stateczki stoją w porcie, także pójdziemy zobaczyć w ogóle ten port, jak to wygląda w całości. No i połazimy sobie po tym Helu, zobaczymy. Tak, na pewno jest fokarium na Helu. Jeżeli będzie otwarte, to wejdziemy. Muzeum Rybołówstwa. No i pokażemy Wam mniej więcej, jak wygląda samo centrum. Muzeum Rybołówstwa na Helu. Kiedyś był kościołem, ale po tym jak zabrało morze, niestety jedną ścianą, obecnie jest tylko muzeum. Za mną fokarium, ale niestety do 24 chyba kwietnia będzie zamknięte, więc niestety nie wejdziemy, ale możecie zobaczyć, tak właśnie wygląda. Foki pływają w zewnętrznych basenach normalnie. Można też trafić na karmienie fok, więc jest całkiem. A zobaczcie, fokarium jest umiejscowione zaraz przy plaży. O! Dosyć pięknym miejscem, jak sami widzieliście, albo zaraz zobaczycie, zaraz zobaczymy, czy Wam pokażemy. Są restauracje, kawiarnie, kafejki, spożalnie. Piękne morze, ale też takie miejsca troszeczkę mniej piękne. O, to co widzicie za nami, więc myślę, że Hel ma bardzo duży potencjał, miasto Hel. Zresztą cały półwysep też i myślę, że coś z tym też zrobią już w przyszłości, nie? No to już od paru lat tak coś robią, jakoś zrobić nie mogą, ale miejmy nadzieję, że tak będzie.
Zobaczcie, pozostałości jakichś umocnień helskich, a to jest stanowisko ogniowe dla miłośników militarii. Zależy jak na to spojrzeć, początek albo koniec Polski. Kolejną rzeczą, którą możemy polecić na Helu, jest spacer wydmami. Piękna droga, czekajcie, o, tak, dosyć długa, daleka, więc naprawdę przepiękne widoki. Polecamy, zresztą zobaczycie na filmiku. Kochani, to już jest koniec naszej wędrówki po Helu. Jesteśmy trochę już zmęczeni, bo no, schodziliśmy się. Naszym ulubionym miejscem to wydmy są tak. Chyba najbardziej. Przepiękne widoki, które mogliście zobaczyć, ale nie pokazywaliśmy wam wszystkiego, no bo musicie sami przyjechać i też zobaczyć coś, po swojemu zwiedzić. Sami przyjeżdżajcie, Hel jest przepiękny. Fajny spacerek, nam się udało złapać fantastyczną dzisiaj pogodę, także super wszystko było, udało się i co, no do następnego. Zapraszamy do subskrypcji. Pa!